dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym programie Równie Dobrze Talk Show. Zajmiemy się dzisiaj dość powszechnym w naszym kraju problemem, jakim jest poczucie osamotnienia w opiece nad dzieckiem. A porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi oraz wybitnymi ekspertkami. Zaczynamy właśnie teraz. Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Skoro jesteś z nami w studiu, to rozumiem, że z dzieckiem została twoja żona, tak? Nie. Ale z dzieckiem jak zwykle został dziadek. Faktycznie, jest nawet takie powiedzenie, że w Polsce dziećmi opiekują się pary jednopłciowe, czyli ojciec i dziadek. Rozumiem, że panuje u was tradycyjny model rodziny, to znaczy, że jesteście na utrzymaniu żony, tak? Tak. Żona ciężko pracuje, wraca wieczorem, często późnym wieczorem. W domu jest wszystko ogarnięte, posprzątane i ja usypiam dziecko czytając na przykład. Ale częściej razem po prostu zasypiamy. Proza życia. Andrzeju, ale mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że już za parę lat te wieczory będą wyglądały no nieco inaczej, nieco lepiej. Pani Magdo, a co pani sądzi o tradycyjnym modelu rodziny? Według pani to dobrze, że dzieci w pierwszych miesiącach, nawet w pierwszych latach życia są wychowywane właściwie wyłącznie przez ojca? Dzień dobry państwu. Poproszę o brawa dla pani Magdy. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego programu. Szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę tego aspektu, prawda, większego problemu. Mężczyźni od wieków siedzą sami w domach i zajmują się dziećmi. Do tego predestynował ich ojciec natura. Silne ręce, rozbudowana tkanka mięśniowa, to, że nie boją się podejmować ryzykownych działań. Dzięki temu nie jest im straszny pierwszy spacer czy pierwsza kąpiel. Mm-hmm. Ten jedyny ich niski głos, idealny do śpiewania kołysanek. Na przykład pan Andrzej tutaj idealnie prezentuje te predyspozycje. Ta rozbudowana, owłosiona klatka piersiowa, idealna, żeby na niej dziecko położyć. Panie redaktorze, ja myślę, że też już przyszedł czas, żeby pan też się postarał jakiegoś bobasa. Szkoda, żeby się marnowały takie bicepsy. Zresztą, o czym my tutaj mówimy? O roku, dwóch latach pobytu w domu? Czy to są jakby przedłużone wakacje? Dobrze, a propos wakacji, jest z nami kolejny gość, którego chciałbym teraz zaprosić do rozmowy. Nietypowa kobieta, Dorota. Powitajmy ją wielkimi brawami. Bardzo proszę. Dorota, która, uwaga, zupełnie dobrowolnie zdecydowała się przejąć połowę obowiązków od męża, połowę obowiązków związanych z wychowywaniem dziecka. I tu od razu pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta. Co cię do tego skłoniło? Czy właśnie perspektywa, powiedziałbym, wakacyjna, tego relaksującego czasu spędzonego w domu? Zdecydowanie bardziej zrelaksowana byłabym, gdyby nas, matki, nie traktowano jak rodziców drugiej kategorii. Co znaczy? Co masz na myśli? Na przykład, czy ktoś z państwa próbował kiedyś przewinąć dziecko w damskiej toalecie? To jest pytanie do naszej widowni. Ktoś z państwa ma za sobą takie doświadczenie? Rozumiem, że ty masz takie doświadczenie. Owszem, byłam ostatnio w restauracji. Chciałam przewinąć córkę i nie mogłam się zdecydować, czy zrobić to na podłodze, czy na desce klozetowej. I gdzie przewinęłaś? Wróciłam na salę i przewinęłam dziecko na stole między talerzami. Na sali restauracyjnej? Tak, to rozumiem, że nikt potem już deseru nie zamawiał raczej. Tak, ale mogła to pani zrobić w męskiej ubikacji. Przepraszam? Tam przywijek zawsze był, jest i będzie. Właśnie, ja też miałam wejść do męskiej toalety. Pozwolę się sobie przerwać. Po pierwsze, trochę mnie zastanawia, po co ciągać małe dziecko po restauracjach? Na przykład ja gotuję w domu i to nie tylko dla dziecka, dla żony, czasami też dla teściów. Świetnie, brawo. To jest wspaniały ojciec, tak powinno być. A po drugie, chciałabym, żebyśmy nie zapomnieli o kwestii, którą poruszyłam na początku naszej rozmowy, to znaczy kwestii tego, że to mężczyźni są stworzeni do zajmowania się dziećmi. Takie są prawa natury. No ale przepraszam, ja też miałam swój udział w tworzeniu tego małego tak, człowieka, prawda? Ale odgrywa teraz przed nami pani taką matkę Polkę. Chce pani, żeby cały świat się do tego dostosował, do pani życzenia. Nikt pani nie kazał zajmować się dzieckiem. Ale moim dzieckiem. Panie mają dzieci? Oczywiście. Z moim dzieckiem siedzi teraz mój mąż. Prawdopodobnie gotuje mu zupę. Mam nadzieję, że smaczną. Na pewno.
Właśnie nie wiem, po jakich jeszcze miejscach pani ciąga swoje dziecko, ale może należy odpuścić. Zresztą to nie chodzi o to, co pani uważa, tylko jakie są fakty. Nie każda matka jest dobrym opiekunem dla swojego dziecka. Czyli sugeruje pani, że przebywanie dziecka z matką mu szkodzi? No, nie czasami... w restauracji, to chyba raczej tak. Zwłaszcza, że pani, jak widzę, troszeczkę jakoś nerwowo reaguje na różne kwestie, a ale bo nam matkom nic się nie należy? Oczywiście, do przyjemności macierzyństwa, no, można wrócić po pracy, haseł. Przytulić dziecko, a opiekę zostawić naszym wspaniałym mężczyznom. Ale ja lubię opiekować się moim dzieckiem. Pani ma chęci, ale nie wiem, czy pani to czuje do końca, bo te ja nerwy taką propozycję, żebyśmy trochę ostudzili może emocje i szanowni państwo, wracamy zaraz po przerwie. Równie dobrze. Też ludzie czasem dziwnie się zachowują. Ale robią też miłe rzeczy, bo to trzeba dostało aż 4 miesiące, żeby być ze swoimi bobasami. I tak w ogóle nie pracować. Ale wiesz, siedzenie w domu to też jest praca. Wiem, ja cały czas sprzątam swoje zabawki. Na początku 2023 roku w związku z dyrektywą Work-Life Balance zmianom ulegnie Polski Kodeks Pracy. Ojcowie uzyskają prawo aż do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla nich. Dowiedz się więcej na www.cpk.org.pl. Wpłać darowiznę na rzecz CPK, abyśmy dalej mogli walczyć ze stereotypami na temat płci, krzywdzącymi tak samo dla mamy, jak i dla taty. Razem sprawmy, aby w końcu było równo i dobrze.